bo rzeczywiście czas ucieka. Może teraz coś wreszcie się zmieni. Natomiast widać, jak bardzo zaangażowani są w walkę o rezultat remisowy i to się dzieje. Owca, nie udało się poprzednio, ale teraz bez zarzutu, tak jak należało w tej sytuacji. Pięknie. A czasu do końca jest naprawdę niewiele, bo to jeszcze 2 minuty i 40 sekund, ale oczywiście to będzie napędzało zawodników B24. Zdają sobie sprawę, że teraz trzeba wszystkie siły poświęcić na to, aby poszukać rezultatu remisowego. Nie, ale widać ten napór, widać jak próbują, jak starają się. Dobra, gramy dzisiaj bardzo ważny mecz. Ogólnie bronimy tytuł. Sorry. Kurczę. Wszyscy słuchać. Kto nie zapierdala, ten nie gra. Tu jest ich bramka. Tu jest nasza. Tu jest ich. Boisko. Pawłowicz, zrozumiałeś? Aha. Boisko. Nasza bramka. Ich bramka. Środek. Jesteśmy rozstawieni tu, tu, tu i tu. I tu. You must pass the ball. Here, here, here. Tu, tu i tu. Jeżeli jesteś tu, tu, strzał. You must pass the ball. Co to jest? Kazarowicz. Masz mnie, nie wkurwiaj. Przepraszam. Gramy dzisiaj bardzo ważny mecz. Kazali nam ten. Kazali nam być 9:30 w szatni, więc my sobie... Jest 9:50 i są tutaj pierwsi ci, co raczej się nikt nie spodziewał. W chuj w to, co nie? Ja po prostu żądałem pewnego profesjonalizmu z tego względu, że podobno rok temu wygraliśmy ten turniej, a w tym roku musimy bronić tytułu. Dlatego zajebiście, że wszyscy tu są. No. Ale nie, jaki twój komfort jest. Chodź, mój komfort? Także wsłuchaj. Jest szeroki zakres komfortu, myślę. Mogę wejść od początku. Ja polecam tak. Deja z przodu, Owca środek. I szeroka obrona, lewa, Siuchy, prawa ja, tył Pawka. Tak bym polecał pierwszym składem wyjść, bo analizując wczorajszą gierkę, to jak się pokazywaliśmy. Pawka dobrze stopnia. Tak, i słuchajcie, w obronie będziemy się ustawić, jak kiedy oni nas atakują, to ustawiamy się w obronie w trójkę, ale momentalnie, kiedy my atakujemy... Kto w trójkę, czyli? Ci w trójkę od lewej jeszcze raz, Siuchy, Pawka, ja z prawej, ale kiedy wychodzimy już do ataku, to tak momentalnie my stajemy się skrzydłami, ci boczni obrońcy. Czyli ja z przodu jestem zdają, czy jak jest obrona? Raczej zostajesz cały czas w środku, ty cały czas masz środek, daję atak, a tak naprawdę boczni obrońcy. Tak naprawdę boczni obrońcy tylko sobie chodzą przód, tył, no nie? Przy ataku my jesteśmy wysoko, a Pawka zawsze z tyłu. W sensie, nie musisz być stary przy bramce, ale zawsze jesteś ty ostatni, nie? Nie może być tak, że ja jestem przy bramce, a na przykład, no wiadomo, będzie pewnie też tak, ale starasz się być ostatni. I jak robimy zmiany, no to zmiennicy też jakby muszą wiedzieć, bo będzie dużo zmian, w chuj będzie zmian, muszą wiedzieć, za kogo wchodzą i na jakie pozycje ta osoba gra. Więc jakby jak wchodzi się zadaje, to ta osoba jest na ataku. Ewentualnie wtedy dokonujemy jakieś szybkie zmiany, nie? A i pamiętajcie, nie robimy takich zmian, że nie wiem, oni mają piłkę i my robimy zmianę, czy coś takiego, nie? Czy oni mają aut i my robimy zmianę, bo stracimy bramkę od razu. Nie zatrzymuje się gry, tak? Ja co do zmiany, no to też na przykład Zakrzew też chciał grać na wahadle, nie? To wiesz, nie musimy zmieniać pozycja za pozycję. Powiedziałem, że jeśli... Ale no, pierwsze co, to musi na boisko wejść, zmienić tę pozycję i dopiero możemy się zamienić, a nie żeby był chaos od razu, że dogadujemy się kto gdzie gra. Najpierw wchodzisz na boisko i ewentualnie po chwili zmieniamy. Dobra, idź sobie do przodu, ja na przykład cofnę.
coś takiego. Najpierw zadbajmy o to, żeby było bezpiecznie, a później róbmy jakieś roszady. No i tyle. Zobacz, jestem chujowy aktualnie technicznie w piłkę nożną. Co mogę zrobić? Mogę stworzyć alter ego. Moje alter ego dzisiaj to El Marino. Jakie są słabości moje? Brak techniki w piłkę nożną. Co robi El Marino? Siła, technika, sprawność i archetyp tego zawodnika to połączenie Hulka, Ronaldo, Nazario i Ronaldinho. El Marino. Czyli w momencie jak jest gwizdek, jestem El Marino. Więc zwoń El Marino, żebym wierzył w swoje alter ego. Pomożesz mi w tym wejść w postać. Teraz wszyscy robimy sobie alter ego i w meczu zamiast na grze skupiamy się... Nazario, Nazario! Marcelo, graj. Ja? Moim idolem jest Auri. Mówcie to, ja Auri! Auri? Zostanie idolem. Auri! A jak wytłumaczysz to? Ale robimy na rozmowa cały czas gra. Najpiłeś. Ogólnie jest zajebiście. Treningi, piłeczka, cały czas. Nadchodzi znowu taki turniej. Kurwa, mnie znowu bolą tutaj całe piszczele, co nie? Już ci tłumaczę, bo za bardzo chcesz być przygotowany pod turniej, dlatego czasami warto jest być mniej przygotowanym, a być w 100% sprawnym. No właśnie, wiem. Ale... Kurwa. Poczekaj, ale twój o to, problem to jest, że bolą cię piszczele. Nie, nawet nie to, że piszczele, mi bardziej boli mięśnie. Kto ma stalowe piszczele? Kogo by nie bolały piszczele? El Marino. El Marino? Albo? Na przykład Karasia. Na taką, Karasia dopiero bolało tam po 4 dniach wysiłku czy 6 ciągłego, nie? Więc mogę na ciebie Karaś wołać i wkręcić sobie, że masz piszczele Karasia i że cię nie bolą. Czyli El Marino i Karaś. El Marino i Karaś. No dobra, niech... El Marino i Karaś? El Marino i Karaś. El Marino i Karaś. Kontra B24, mecz bardzo wyrównany, mecz, który zapowiada się na bardzo wyrównany, już ruszyli. WK oczywiście, czarne koszulki, czarne spodenki B24, fioletowe. Czeka nas dosyć wysoko ustawiony teraz stały fragment gry, strzał, ale interwencja. Znowu po dośrodkowaniu było groźnie, ale rusza Owca, czeka z prawej strony Damian Deja, Owca ścina do środka. Będą musieli przyspieszyć, bo rzeczywiście czas ucieka. Może teraz coś wreszcie się zmieni. Natomiast widać, jak bardzo zaangażowani są w walkę. O, rezultat remisowy i to się dzieje. Owca, nie udało się poprzednio, ale teraz bez zarzutu, tak jak należało w tej sytuacji. Pięknie, naprawdę pięknie. 5 z 4 pewnie faworytów tego turnieju. Teraz uwaga, to ocenią sędziowie. 2-1, no i Mendy. Mocny strzał w stronę bramki. Mendy płasko! Znalazł tamtę myślą dziurę. Uderzenie obok muru. No i Mendy wyprowadza Buka Gaming na prowadzenie. Forma może być tymczasowa, ale klasa jest permanentna. To my! To on! To wszystko my! Nie tylko on! Nie ma za co! Ale jednak wygrywają. Ciężko wygrywają. Tych zawodników, ale to wszystko było taką zmyłką. Oni nie wiedzieli o tym, ale ja wiedziałem o tym, bo wtedy nie grałem. Znałem się, przekazuję mikrofon na pewno tylko, ale ja nie widziałem. Dobra. Jest 18 lat? Jest. Proszę. Jest 18 lat? Wisie. No wydaje mi się, że teraz nie odstaję. Proszę bardzo. Nasza grupę, a tak sobie szczekamy. Można fotkę? Byśmy się nie przejechali na tym, więc... No, ten underdog wygrywa z faworytem, ale czy twoim zdaniem, po tym co pokazało nam FC Blur, tak? Co pokazało Anonymo w meczu z EPZP, tutaj możemy się spodziewać choćby wyrównanego. No. W głowie cały czas mamy tę znakomitą bramkę i o niej zapomnimy pewnie do samego końca, bo to jest... Zobaczcie, wystarczy jedną bramkę strzelić. Trzeba będzie tutaj wspominać. Na razie jeszcze nic nie trwa, aby zdobyć coś piękniejszego, chociaż kilka jak jesteście sportowcami, strzelić jedną bramkę i będziecie rozwijać. Chyba też Owcy. Więc myślę, że na przestrzeni tych kolejnych 2-3 godzin, kiedy te spotkania będą się toczyły, coś ciekawego jeszcze wpadnie, może nawet i w tym spotkaniu. Oczywiście. Jeszcze tutaj fotkanie. Fajnie, no i nie można się bać popełniać błędów. Przypomnijcie sobie z Mołdawią. Nie oglądałem go, ale widziałem komentarze. Nie, bo widziałem komentarze ludzi, nie? Ogólnie, że tam gotowało się w internecie. Więc jak podchodzisz z mentalem, że jak ty w ogóle to nie jest twoja rzecz,
to po co masz się nastawiać, że o kurwa, tutaj źle kopnę, tutaj to. Trzeba napierdalać i liczyć właśnie na tego farda, bo to na takim poziomie to tylko to się rozchodzi. Chyba, że tam Mendy gra właśnie, no to on ma kontrolę, nie? Ale ten pierwszy mecz musiał być chaotyczny. Musiał być. No, ale nie masz wrażenia, że troszeczkę przez pierwsze 3 minuty, czy tam nie wiem ile to gra wyglądała jak na mówię, że moim zdaniem musi Mendy zaczynać, czy ktoś, kto się czuje wygodnie z piłką, Pączek mu podaje i wtedy dwóch podchodzi do Mendiego, co najmniej, nie? I robi się przestrzeń i trzeba pchać ten kamień dalej, więc ja zasugeruję Mendiemu, żeby nie było takiej sytuacji, że Pączek ma piłę pod bramą i nie ma tej swobody, żeby komuś podać, nie? Bo ja się nie czuję swobodnie z piłą na tyle, jak nie gram, żeby zaczynać. I wiesz, no ty może nie, ale Marino. Ale Marino tak, więc gadamy o taktyce, bo ja zauważyłem, że gierka się zaczęła trochę jak u nas na mówie przez pierwsze 2-3 minuty, żeby jak jest rozpoczęcie od bramki naszej, to żebyś ty miał na przykład piłę albo osoba, która czuje się wygodnie z piłą, która po prostu gra w piłkę przynajmniej 2 razy w tygodniu. Super. To jest chyba dobra sugestia, nie? Tak. Takie było założenie, żeby Pączek albo jak się czuje niebezpiecznie wyrzucał na Deję, albo na mnie brzuchę go do boków. No i dobra, czyli teraz... Teraz tak samo, tym bardziej teraz, kiedy mamy więcej tej swobody i sobie spokojnie możemy pograć piłką. Nie? No i gitarę, fajnie. Tylko bramki strzelamy od pierwszej minuty, a nie od 8. Ale... No. Już będzie git. Kurde, szczerze, lepiej chyba, szczerze, jak osiągnęliśmy remis, to ja mówię, remis wystarczy po to, żebyśmy nie stracili bramki kolejnej. To było dla mnie ważniejsze niż wygranie tego meczu nawet, bo mieliśmy karne. Karnek byśmy mogli nie, bo jeden jeden to karne? Nie ma. A, w fazie pokorowej było. Nie ma, normalnie po funkcji. Ale nie, oni mieli bardzo dobry początek, też się cieszyłem z tego remisu. Bezpośrednio by się liczył, mamy remis. Fajny był remis. Udało się jak na ten. Jak na Run Magedon. Nie? Bo się tak nie rani. Ja się ukazałem w szatni teraz dopiero. Zdeś grasz teraz? Jestem Ulfikiem. Graliśmy pierwszy mecz. Okej. Znaczy chciałbym być Ulfikiem, bo on tak gramy tak ogarnę. No, już się dobrze wygra. Ale najlepiej ogarnia Adrian Polak. Adrian Polak, mem, kurwa, powiem ci, jestem ciekawy, co Adi Polak, stary, na przykład leżąc w łóżku i oglądając te TikToki, nie, myśli. No nic. Czy to jest, stary, coś takiego? Oby się z tego śmiał. No. Walka Ulfik Polak. Kurde, ale jak jedno jest pewne, jak przepracował to w głowie i nie rusza go, tak. I go to nie rusza, no to jest, jest mocny. Mi się wydaje, że Polak... Jest mocniejszy niż 99% ludzi tak naprawdę, jeżeli to przepracował w głowie swojej i go to nie rusza, no serio. Ja też uważam, że stary, jak masz takie sytuacje, to jest taki kurwa poligon doświadczalny, nie? Przez który jak przejdziesz, Mr. Schmidty napierdalają przez ten namiot, stary, wiesz. Ty dostajesz te kule, ale one się odbijają, tylko bolą, nie? Tak. Aż w końcu ta skóra, stary, otrzymuje kolejną warstwę i już nie ma tej tkanki skórnej, tylko jest metal, stary. Nic nie jest w stanie cię zniszczyć. Tak. Tak jest. Ale też ma mniejszą presję, bo wychodzi do kolejnej walki i wiesz, rzuca z siebie oczekiwania, co się więcej może wydarzyć. Tak. I często daje spoko walkę też, nie? Więc jakby nie można go z umiejętności tam mielić, nie? Co innego jakby wychodził i na przykład dostał w pizdę. Wtedy zerunkowo, no... To już nie my jesteśmy, tylko bombowcem wypierdalamy. Tak. Zobaczymy, no, czy WK Gaming, a więc obrońcy tytułu, którzy pokonali w tym turnieju już B24, czy jednak Legia Esports, kto w tym meczu sięgnie po 3 punkty. Bardzo wyrównana, w której wielu bramek może nie zobaczymy, ale jednak chyba w nieodpowiednim momencie to powiedziałem. Ale będziemy czekać na jakąś odpowiedź. Na razie jednak to zawodnicy Legii przy piłce. Rywal musi pójść, musi grać pressingiem, bo musi szukać jakiejś odpowiedzi. Na razie jednak jest niezła akcja, opowiedziałbym nawet kapitalna, bo zakończona strzeleniem bramki. No i w tym momencie WK pod ścianą w tym spotkaniu. Wiemy, że oni wrócili w tym pierwszym meczu, że tam też przegrywali. Co prawda różnicą jednej bramki, teraz też szybko odpowiadają i to jest
W tym momencie różnica właśnie jednego gola. Szybko WK odpowiada, pokazują charakter. No i teraz jednak Legia szuka jakiejś odpowiedzi na to, co przed momentem obserwowaliśmy. Jest rozegranie akcji, wydawało się, że jest blisko straty. Jest jednak strzał i bramka tym razem. O, mam wrażenie, że akurat miał to na ręce bramkarz, że była ta piłka w jego zasięgu. No i na razie Legia pokazuje, że piłkarską organizacją gry góruje nad WK Gaming. Będzie rzut wolny, no to jest taka odległość, że można albo rozegrać, albo nawet pokusić się o strzał. Widzimy, że już Mendy rusza do piłki. Mendy jest strzał! Z takiej odległości, ale siła to jedno, ale precyzja, widział jak. Widać, że Legia szybko chce odzyskać to dwubramkowe prowadzenie. Jak po sznurku piłka wędruje od jednego do kolejnego zawodnika. Piękna, kapitalnie! Kapitalna akcja. Piętko, no Zlatan w polu karnym teraz. I bramka na 5-2. Marcin Karasimowicz ruszył do przodu i jest gol. Znakomite podłączenie się stopera, który jak na razie tego turnieju najbardziej wyrównany. Ale jeszcze Bubka pokazuje, że broni nie składa. Bramka papki na 3-5 na zegarze 2 minuty 10 sekund. Tutaj nie przyjął tej piłki za kołnierz golkiper Legii. Tymczasem Legia z kolejną szansą. Znowu Pączek przedziurawiony. To już Donat, nie Pączek. I bramka na 6-3. To może się udać, no. Mecz o wszystko, to mecz o nie może, tylko musi się udać i się uda. Takie spotkanie towarzyskie, mecz, który mamy nadzieję zaoferować. Jakaś blokada jest. Dobrze, ale wiesz, ja myślę, że może wygeneruje nam spór emocji. Oni dobrze nie zajdą kontra, ale wiesz, no szczęście po ich stronie też trochę mieli takie sytuacje, że ta piłka, ale już później spokojnie grali i dociskali pod koniec, no. Ale fajnie, mi się podobało. Każdy cisnął, fajnie te zmiany były szybciej. Fajnie, że presowaliśmy wszyscy. No dobrze stoimy w miarę. Jest git, serio nie ma liby. Trzeba zrobić takie pary na środku, żeby dwójkowo się zmieniać od razu. Bo teraz na przykład przychodził Szej, można jeszcze było zakrzewa wśród tego docisnąć, żeby cały czas było w środku granie, nie? Ciężko było presować. Starałem się skraczać i cały czas biegać, ale oni wiedzieli, że... Tam po obronie? W środku, ale po obronie się gubili. Jak dociskaliśmy tą ich pierwszą linię, to oni się gubili. Dużo w środku mieli. Czy bo zabrakło jakby jeszcze jednego, żeby musimy od razu zaryzykować. No. Bo ja mi cały czas tu skracali, potem wiesz, mogłem więcej dobiegać, żebyśmy mieli więcej pojedynków 2 na 1. No dokładnie. Że właśnie tak odpuszczę, czekałem, żeby zablokować jakieś podanie, a to bez sensu, bo tam nie minie. A gdybym dociskał, tak jak tutaj coś docisnęliśmy. To dawaj tak zagramy w kolejnym, że po prostu ja dociskam, też presuję na maksa i musimy, się wiesz, nie mam siły zmieniać. Musimy 2 na 1 grać. Albo spróbujmy tak, żeby wyszedł Szenki w pierwszym, zrobić to presję i potem owca jeszcze wchodzi. Żeby tak zacząć. Zagrajmy, że jest Pawka, jest Lu, jest Mendy, jest Siuchy, Szej, którzy klepią i coś jest na szpicy. To tak zrobimy, słyszysz, Szej? Jest tak dusza. Że teraz ostatni wchodzisz z Siuchem pierwszy, gracie taki pressing, czujesz zmęczenie i od razu puszczamy owca, odpoczywasz i potem owca. Proszę się, to źle skończy. Od razu, to jest taka motywacja dla was, żeby strzelić. Bo to będzie gorzej po moim ręku. Jak nie strzeli, to podchodzę i od razu taki wychowawczy. Tak kiedy, jak na jakimś filmiku gdzieś, nie wiem czy to było, jakimś, przychodzi trener i jak grajcie, czas. No to ja będę dyscyplinował tak szybko. To tak, jest presja. No czyli presję wam taką wywarłem. Żeby nie było jak z Mołdawią. Bo tam zabrakło właśnie w szatni takiego trenera, żeby wychowawczo wytłumaczył, jak grać. Ja wsiądę do szatni.
jeden strzał. Mamy prawdziwego zwycięzcę. 100% skuteczności. Jako jedyny zawodnik. Dokładnie. W tym całym turnieju. Pokazał, jak to wygląda. Nawet jakbyś miał buty, to nie dałoby nic. Ale zaraz będziemy mieli okazję, aby przenieść się do Hermesa. Hermes. Cały czas remisowo, cały czas 0 do 0. Ale Mendy, jak widać, on chce tutaj zawładnąć boiskiem. On chce pokazać, co potrafi. Jeszcze ciekawa piłka i to będzie szansa. To musi być strzał. Czy będzie z tego bramka? No, niezbyt czysto trafił w piłkę. Bez podpały, dobry strzał. Albo szykuje się też na końcówkę, ale to proszę, dośrodkowanie. No jednak kapitalne wejście od razu. Ale to jest to, o czym mówiliśmy, że te gwiazdy siedzą na ławce, wchodzą, mija 15 sekund i są Joker. Bramki. Piłka zakręciła się między nogami zawodników i jest jeszcze odegranie w powietrzu, ale dobrze przyjmował zawodnik. Pytanie, czy tam nie będzie faulu, czy tam nie będzie rzutu karnego. Takie, mam wrażenie, od razu była decyzja sędziego i jestem w stanie to zrozumieć. Mendy jeden na jednego, to jest jego chwila, on potrafi to wykorzystywać i myli się tym razem, nieprawdopodobne, taka okazja. Na ważnym momencie, koniec. Bo to jest moment, tak, zakończenia tego spotkania i mamy niespodziankę Pro Players, a to jest zwycięstwo, które na pewno wiele dla nich znaczy. To nie ostatni turniej, Mendy, oddychaj! Jeszcze będzie turniej, za rok, spokojnie. Dzięki, śmiech przez łzy. Ale chujowo, nie? I o to chodzi, ma być chujowo trochę. No, żeby u nas było... Ma być trochę chujowo. Bo nie było dobrze, u nas musi być chujowo, bo inaczej nie mieli satysfakcji. Sorry za ten karny. Nie no, okej. Okay. Był ktoś inny, bo ja byłem polowany, ale to takie... To jest to, i tak, tak. Nie ma co analizować. Dobra. Polska Mołdawia, Polska Mołdawia. Najważniejsze. Szkoda, bo remis by coś dawał, nie? Byś wyszedł. Nie, trzymaj mi się. Wszyscy zdrowi? Tak? Chyba tak. Ale chujowo, no. Jak wszystko, co istnieje. No mieliśmy już. Wiem, że wam zależało najbardziej, no bo były treningi, śniłeś pewnie o tym turnieju z Beją od 2 tygodni. Wiem, o co chodzi, no. Ale w porównaniu do gierki na mowie ogólnie, przynajmniej jakieś tu akcje były stworzone. Odtąd. Fajnie, że tutaj a nie wiesz, że tylko lufa, nie? Tutaj. Wiadomo, że Mendy dużo dawał, bo dużo indywidualnie grał, ale poza Mendy. No ale, ale fajną klepę graliśmy tutaj, nie? Było tak, że bramkarz wybił, ja mogłem ładować. Raz co ja owcy tu podałem i też chciał do środka jeszcze na ten. No, żeby się nie podpalać, tylko coś zobaczyć, wiesz. No, no że no, gdybyśmy ładowali, to byśmy ładowali. No. Ale nie ładowaliśmy. Ale i tak dobry mecz. Serio cały czas z ogniem. My ogólnie mieliśmy zajebiste mecze, myślę, nie? Przynajmniej daliśmy fajne show. No ty kurwa, na 3 wolne 2 trafiłeś, nie? No dobra, no. Tak. No 3 trafiłeś, nie? Ty 2 trafiłeś, na 3, no to... Trzeci był daleko. Jakbyś po długim jakoś próbował, to może... A, to się, ale tam pomoże, bo... Odbiło się od tego. Granulek. No nie, szkoda, nie? Trudno. Wrócą silniejsi. Tempo rozgrywki zaczyna być coraz wyższe. Widać, że zaczynają wytaczać coraz to solidniejsze działa. I to w końcu ma dać pierwszą bramkę, być może jedyną. Raczej przewaga pod tym względem jest po stronie zawodników PZPN. Znakomity przerzut, sporo miejsca. Trzeba oddać strzał, strzał celny, ale znów wybroniony. Wolno popełniasz takich błędów jak ten. Próbowali cofnąć do bramkarza, aby ten rozprowadził piłkę, natomiast kończy się rzutem z autu dla rywali. Też ci na razie nie za bardzo mają jak wykorzystać tę przestrzeń. Bardzo mocno gol! Tak
meczy. Finałowy przysunek miała jutra bramka. Takie postaci miała mistrzowe. Brawo, Ulfi! Mimo, że Pociana się nie udało obronić, to dobry występ. Bardzo dobry występ całego składu. No, od Czajnik! Fazy grupy obserwowaliśmy. Kaj, mamy stawać, bo on nie jest przyzwyczajony. Bardzo dobry skład. Dawno medalu nie dostałem. W podstawówce ostatni raz. To jest ten moment. Będzie trochę przekazane. Chodźcie, z nami trzymaj. Już?